Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Właściwie będziemy mówić szerzej troszeczkę z Panem Dyrektorem o kilku projektach z polityki społecznej skierowanych dla mieszkańców Włocławka. Opieka wytchnieniowa, kolejna edycja. Jest to projekt skierowany dla osób, które na co dzień opiekują się swoimi członkami rodzin z niepełnosprawnością, a szczególnie z dziećmi, które mają orzeczoną niepełnosprawność, i program skierowany jest również dla tych osób opiekujących się osobami dorosłymi z orzeczoną niepełnosprawnością. Program obejmuje trzy filary. Jeden filar skierowany jest bezpośrednio dla tych osób z orzeczonej niepełnosprawności, aby w miejscu ich zamieszkania, aby odciążyć na co dzień te osoby, które się nimi opiekują, lub drugi wariant, te osoby mogą wyjechać, a o szczegółach będzie mówił Pan Dyrektor Grudziński, na turnusy, aby te opiekunów odciążyć z codziennych obowiązków. I trzeci moduł, już takiej natury bardziej opiekuńczej, dotyczy wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla tych osób, które się zajmują tymi osobami, bo to rzeczywiście wymaga dużych poświęceń, wymaga dużej empatii, ale jednocześnie zabiera dużo czasu i w związku z tym te osoby muszą takie wsparcie uzyskać. O szczegółach może tego programu Pan Dyrektor Grudziński. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Prezydent. Rzeczywiście program opieki wytchnieniowej w edycji w roku 2021 jest programem bardzo znacznym dla mieszkańców miasta i my odczuwamy potrzebę jego realizacji. Stąd też wystąpiliśmy o sfinansowanie tego programu i gmina miasto Włocławek pozyskała na realizację programu opieki wytchnieniowej dość znaczne środki, bo to jest kwota 322 tysięcy złotych. Gmina miasto Włocławek nie będzie ponosiła żadnego dodatkowego wkładu własnego do realizacji tego programu. I rzeczywiście, tak jak Pani Prezydent powiedziała, mamy trzy moduły. Pierwszy moduł jest skierowany do osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, ale w miejscu zamieszkania tych osób niepełnosprawnych. Stąd też będziemy zatrudniać czy realizować usługę takiego wsparcia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Będą przychodziły wyspecjalizowane osoby i pomagały w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania. Kolejny moduł mówi o oświadczeniu opieki wytchnieniowej poza miejscem zamieszkania i tutaj do 14 dni takiej opieki wytchnieniowej będzie można zrealizować. Oczywiście w wyspecjalizowanym ośrodku, taki ośrodek został już wyłoniony zgodnie z zasadami programu i osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w takim ośrodku do 14 dni przebywać. W tym czasie no to jest ten czas właśnie wytchnienia dla osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. I trzeci moduł, który będzie realizowany u nas na miejscu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Ten moduł polega na wsparciu i tutaj do 15 godzin takiego wsparcia będzie można uzyskać. Będą to indywidualne spotkania z terapeutami, psychologami, poradnictwo w zakresie pielęgnacji nad osobą czy osoby z niepełnosprawnościami i poradnictwo w zakresie dietetyki. Tutaj, tak jak powiedziałem, 15 godzin wsparcia, w sumie 322 tysiące na realizację projektu. Wnioski będzie można składać na początku sierpnia. Ogłosimy tą datę wtedy, kiedy będzie rozstrzygnięty konkurs dla organizacji na realizację tego zadania. Planujemy, że będzie to w pierwszym tygodniu miesiąca sierpnia. Ważne jest to, że wszystkie osoby, które zakwalifikują się do tego programu, będą uczestniczyć w tych trzech modułach, nie będą ponosić żadnych kosztów. Czyli jest to nieodpłatna pomoc dla tych wszystkich, którzy w tym programie się znajdą. A myślę, że to też jest ważna informacja i ważna uwaga, ponieważ
codzienna opieka nad osobami niepełnosprawnymi to nie tylko czas, ale również środki, finanse niezbędne do prawidłowej opieki. I drugi program, o którym chcielibyśmy Państwa poinformować, to jest asystent osoby niepełnosprawnej. Tutaj też pozyskaliśmy, na wniosek prezydenta, pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ponad 1 400 000 złotych. To też jest program skierowany dla dzieci do 16 roku życia i dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Asystent będzie pełnił każdą rolę, którą osoba z niepełnosprawnością sobie zażyczy w kontekście kultury, sportu, pełnienia takich czynności codziennych, spotkań, robienia wspólnie zakupów. Czyli to jest taka osoba, która będzie tej osobie niepełnosprawnej ciągle towarzyszyć. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Tak, szczegółowe warunki programu to, tak jak pani prezydent już wspomniała, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, czyli w stopniu lekkim osoby niepełnosprawne niestety nie będą mogły skorzystać z tego programu, ale program jest skierowany w szczególności do tych osób, które no, ten stopień niepełnosprawności jest trochę wyższy i wymagają większego wsparcia. Główne cele programu, Szanowni Państwo, to tak jak już Pani Prezydent wspomniała, wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. No i przede wszystkim stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym, w życiu również i zawodowym. Asystent będzie miał za zadanie pomoc w wyjściu, dotarciu do celu wyznaczonego oczywiście przez osobę niepełnosprawną. Będzie to pomoc w zorganizowaniu czy w dotarciu do lekarza, na różnego rodzaju imprezy kulturalne, pomoc w zakupach, ale uwaga, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu w ich realizacji. Czyli to nie będzie tak, że asystent ma zrobić zakupy za osobę niepełnosprawną czy za osobę z niepełnosprawnościami. Asystent ma pomóc w realizacji tego zadania. Oczywiście pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami oraz pomoc w korzystaniu z dóbr kultury. Czyli najważniejsze to jest wsparcie dla tych osób, przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczności lokalnej, ponieważ rzeczywiście niepełnosprawność, szczególnie niepełnosprawność na poziomie umiarkowanym i znacznym, wielokrotnie skazywała te osoby na bycie samotnym, na bycie w domu, nieuczestniczenie, tak jak wszystkie osoby pełnosprawne, we wszystkich sferach życia społecznego. Bardzo się cieszymy, że te dwa projekty uda nam się kolejny raz realizować ze środków zewnętrznych, ale to nie wszystko, proszę Państwa, bo pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu mówiliśmy o przystąpieniu do programu Door to Door i okazuje się, że jesteśmy już na finiszu tego programu. Door to Door, czyli samochód do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły przemieszczać się, czy to do lekarza, czy na cmentarz, czy do kina, czy w inne miejsce, czyli jak gdyby uzupełnienie tych dwóch programów. Panie dyrektorze. Tutaj, pani prezydent, za dużo nie chciałbym mówić, bo za chwilę Rada Miasta będzie podejmowała uchwałę w sprawie regulaminu świadczenia tej usługi, ale rzeczywiście jest to świetne uzupełnienie tych dwóch programów, o których już powiedzieliśmy. Rzeczywiście jesteśmy już na finiszu organizacji całego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy dofinansowanie bardzo duże z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tego programu. W
ramach programu już w sierpniu przyjedzie do nas, zakupiliśmy oczywiście i przyjedzie do nas samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie świadczył takie usługi taksówkowe dla osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście, ale jak już pani prezydent powiedziała, usługa door to door, czyli będzie polegała na tym, że osoba z niepełnosprawnością zostanie odebrana od drzwi swojego mieszkania i zostanie dostarczona pod drzwi miejsca docelowego. I z powrotem. I z powrotem. Kierowca plus asystent osoby niepełnosprawnej będą stanowili obsługę tego pojazdu, więc osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności tym, które mają duże problemy z poruszaniem się, dla tych osób będzie to naprawdę bardzo duże ułatwienie i szansa na to, żeby wyjść z domu. Jeżeli Rada Miasta zgodzi się z naszą propozycją, to będzie to usługa nieodpłatna dla osób z niepełnosprawnościami, więc jest to nowość, której jeszcze we Włocławku nie było.